Dobra, bo będzie mecz Ekstresa, finały, tak? Tak. Będą finały, grały. Będą finały, tak. Grały, finały będą. Będzie emocjonujące z pewnością, także... Na pewno. Jeżeli włączą tego streama. Na pewno. Na pewno, tak. Ile włączą? Tak. Bo mogą mnie włączyć. Może tak być. Mogą powiedzieć, nie, nie gramy dzisiaj i nie będzie grania dzisiaj. Mhm. Dokładnie. No, tak. Tak mogłoby tak być. Straszny ruch tu jest, zobaczcie. No zobaczcie, jak liżą po palcach się, chodzą ludzie, się liżą po palcach. Jak można iść i się lizać po palcach? Po prostu. O, no dokładnie. O, i Pikachu jest. Jest i Pikachu, jest Pikachu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o same targi, muszę przyznać, że spodziewałem się troszeczkę więcej, nie chcę tu hejtować, absolutnie, aczkolwiek myślałem, że będzie więcej atrakcji, że większa część tak naprawdę tutaj tych hal, tej wielkiej hali, tych targów będzie zapełniona. Ale na szczęście i tak było w miarę ciekawie. Przede wszystkim cosplayerzy. To najbardziej mi zwróciło właśnie uwagę na... Moją uwagę właśnie najbardziej zwrócili cosplayerzy, czyli osoby, które przebrały się za postacie, za różne postacie. Najbardziej taka dość potężna postać żołnierza. Żołnierza Umbrelli, tyle co kojarzę, z Resident Evil. Dobrze mówię? Resident Evil? Chyba tak. Podejrzewam, że tak. W razie czego poprawcie mnie. Co więcej, oczywiście wystawcy, a w tym w środku był samochód, a w samochodzie, wyobraźcie sobie, potężne komputery i Wiedźmin 3 na maksymalnych detalach. Wszystko pracowało na ultra. Niesamowita sprawa. Troszkę pograłem, także już przygotowuję się do tego, aby uruchomić Wiedźmina na własną kopię gry na swoim nowym komputerze, którego jeszcze nie dostałem niestety, więc mam nadzieję, że na dniach przyjdzie i nagram pierwsze odcinki z Wiedźmina, chociaż tak naprawdę jest już troszeczkę za późno. No ale mniejsza z tym, chodzi o fan, chodzi o zabawę, to jest najważniejsze. Dalej, słuchajcie, były różnego rodzaju inne stanowiska, między innymi mogliśmy zagrać FIFA, CS-a, mogliśmy zagrać Mortal Kombat, tyle co kojarzę, był też. Jakieś inne bijatyki, których nie kojarzę kompletnie. Słuchajcie, co tam było jeszcze dalej? Już wam mówię. Była jakaś wyścigówka, jakaś samochodówka. Przy użyciu oczywiście prawdziwych... Była wyścigówka, tak. Paweł się pogubił. Nie, była wyścigówka i słuchajcie, to było na Xboxie, tyle co kojarzę. Mogliśmy grać przy użyciu kierownicy i pedałów. Nie wiem, czy tak ładnie to brzmi, ale tak dokładnie było. Niestety nie ogarniałem tematu ani pada, ani tym bardziej kierownicy, więc stwierdziłem, że to nie dla mnie. I tak oto później poglądaliśmy sobie po prostu mecze, turnieje, głównie z CS-a, bo to właśnie w tą grę mamy zamiar za niedługo wejść na nasze kanały, tak? Mamy za niedługo wprowadzić ten tytuł w nasze kanały, taką serię stworzyć. No zobaczymy, czy się przyjmie, czy będziecie nią zainteresowani. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że jakiś tam poziom mniejszy bądź większy pokażemy. Dobra, okej, także dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa, pa.